zrobić mu po prostu lekcję pokory. Troszkę się przeliczyłem. Łokcie, pareczki, dochodzą do siebie kilka miesięcy, trzask suchego drzewa, długo będziesz się leczył. Nie wyszło. Myślę, że siłowo go zjadam, technicznie go zjadam. Nie będzie tam żadnych jakby sportowego szacunku, idę zrobić mu krzywdę. Ja nie idę się bić, ja idę układać szachy. Ja w tej klatce te szachy poukładam w taki sposób, że szachmat... Ładnie się uśmiechnij do Piotrka Jarosza, żeby szybko przerywał walkę w momencie, kiedy ci cokolwiek założę, bo nie będę miał żadnych skrupułów, żeby ci wypierdolić rękę z barku, czy połamać staw łokciowy, ale... czy wypierdolić wiązadła w kolanie. Nie wyszło. Tego tam roznieść. Pamiętaj, że jak ja ciebie złapię, to będziesz to leczył miesiącami, jak nie latami. Strzegam, będę grał ostro. Troszkę się przeliczyłem. Żeby wyrównać nasze szanse, no to sobie odpuściłem te ciosy i kopnięcia. Uważam, że mój przeciwnik to nie jest jakiś wybitnie mocny zawodnik, więc powinienem sobie poradzić właśnie w takiej formule. Może się przeliczę. Troszkę się przeliczyłem. Jeżeli złapię mu kimurę, balachę, cokolwiek przyciągam, jak najbardziej potrafię. Będę chciał, żeby odczuł i żeby musiał sobie zrobić przerwę od sportu na jakiś czas. To będzie taki prezent od Meduski. Dziękuję. Będzie kurwa czołg, który się po tobie przejedzie. Easy win, wjeżdżam, rozjeżdżam. Żarty się kurwa skończyły. I zobaczycie, że nie trzeba ciosów, nie trzeba kopnięć, żeby zdominować takiego wielkiego gościa, jakim jest Dominik Jaks. Idę po prostu pokazać mu, że brazylijskie jiu-jitsu jest niebezpieczne, także niech się ładnie uśmiechnie do sędziego, żeby szybko przerywał walkę, bo może się to skończyć operacją albo mocną kontuzją. Nie wyszło. Biorę pod uwagę jego pasywność, biorę pod uwagę jego trzymanie mnie na dystans, biorę pod uwagę jego wariackie wejście z ciosami. Będę przygotowany na wszystko. Nie wyszło. Prawdziwa pewność siebie będzie widoczna w klatce i tam zobaczymy, kto jaką ma pewność siebie, bo będzie... Po walce na sali operacyjnej, tak jak mówię, bo idę po prostu tam, wiesz, polować jak tygrys. Nie wyszło. Jakby ja jestem tego pewny, że ty mnie nawet raz nie trafisz, chłopie. Nawet raz. Dzień dobry. Jest mi strasznie wstyd. Zarłem temu stworkowi wodnemu nosek. Troszkę się przeliczyłem. Nie będę tutaj, wiesz, zganiał na formułę, sam chciałem tą formułę. No tak, tak, tak. Kozaczyłem i po prostu muszę to wziąć na klatę, jak prawdziwy facet. Pewność siebie, brak szacunku go zgubiłem. Widzisz, no lekcja pokory dla mnie. Pokazał, gdzie meduzy są i gdzie powinny być tak naprawdę, czyli w wodzie. Kurwa, jakoś się nie chce gadać, wiesz? Pozdrawiam wszystkich.